Papu smerfką, o, papa smerfka, o, dobra, git. Ogląda was to. W tym momencie oszaleliście totalnie, słuchajcie, jest niecałe 2 godziny po opublikowaniu materiału, a wyście zrobili takie jajca tutaj w ogóle jakieś. Ja tak patrzę, no to niemożliwe, czy to na pewno mój film i tutaj po prostu oczy otwarło, wżyłam szeroko, patrzę 134 lajki, aż YouTube się zaciął i wyświetleń jest niby 41, to na pewno się zaktualizuje, bo chyba YouTube nie ogarnął, że mój kanał może takie wyświetlenia robić i takie łapki, więc po prostu się poddał i wbiliście w tym samym momencie 52 komentarze. Ja nie wiem, ja chyba nie wyrobię teraz z tymi materiałami, więc musimy podnieść tą poprzeczkę do 250 lajków, więc 250 lajków i ląduje kolejny materiał. Przy okazji jak tyle wbijecie, to wylosuję jakieś 5 osób, które zgarną po prostu jakąś fajną nagrodę. Więc zostawiajcie swoje niki na dole, oczywiście subskrypcję z dzwonem standardowo i łapkę w górę, żeby wziąć udział w losowaniu i przejdźmy teraz do materiału. Witajcie moje kochane smerfy bardzo serdecznie. Ej dobra, słuchajcie, to będzie chyba takie nasze nowe przywitanie po prostu. Ja będę waszym Gargamelem. Dobra, i się dogadaliśmy, chociaż chyba, że nie Gargamelem, tylko będę takim papą smerfką, o, papa smerfka, o, dobra, git. Słuchajcie, to co robicie z aktywnością, to ja po prostu nie spodziewałam się tego i po prostu nagrywam ten film rano na drugi dzień, bo no niestety nie miałam wcześniej przygotowanego, a trzeba kilka rzeczy było wprowadzić i właśnie o tym będzie też w tym filmie. Chcę wam pokazać kilka rzeczy, które zostało dodanych. Jeszcze strasznie dużo rzeczy planujemy dodać, no ale to z czasem i oczywiście te rzeczy, które teraz są, myślę, że też oczywiście z czasem troszeczkę się udoskonali, bo wiadomo jak to jest na początku, jak się coś dodaje, to niekoniecznie to musi tak działać idealnie, także zapraszam was do wysłuchania i obejrzenia tego materiału i jeszcze kilka fajnych rzeczy tutaj robimy, zobaczymy co gracze rano robią, to znaczy większość pewnie będzie awk, to znaczy rano, czekajcie, jest za 10:12, a dla mnie to jest rano, dobra, więc weźcie udział tam w konkursie, będziemy losować jakieś fajne rzeczy, będziecie mieć na pewno na ekranie, bo chcę coś wymyślić, tak na szybko nie wymyślę teraz, także przejdźmy do materiału. Wasza papa smerfka zaprasza was do oglądania odcinka, siema! Dobra, więc zaprezentuję na początku te rzeczy, które zostały dodane podczas wczorajszej przerwy. Włączę sobie może Vanisha, żeby nikt mnie tutaj nie obserwował i za mną nie latał. Oprócz tego w opisie macie tutaj coś takiego jak, słuchajcie, wybór najlepszego top 1 administratora tygodnia, więc zachęcam was do zagłosowania. W wcześniejszym tygodniu wygrał Teres i teraz musicie tutaj, macie wszystkich test helperów wypisanych i musicie zagłosować na tego, na którego uważacie, że po prostu najlepiej się sprawował i każdy głos jest na wagę złota, także polecam was tutaj, właśnie wziąć. O, w ogóle jakiś zarąbisty shader, ej, patrzcie się, tam jest tak jakby tak niby w oddali niewidoczne, ej, mega mi się ten shader podoba. Dobra, słuchajcie, zostały dodane do dropu takie coś jak głowy Andrzeja, na te głowy jest naprawdę dość mały tutaj drop, w sensie procent, a z takich główek fajne rzeczy dropią, także między innymi smocze odłamki, które będziecie mogli wymieniać, jeszcze tego nie ma, ale, boże, co się z tymi skrzynkami? What? Czekajcie, bo mój mózg się zepsuł właśnie. Dobra, to chyba po prostu na tych shaderach te skrzynki są skurczone, nie wiem. Dobra, generalnie smocze odłamki będziecie mogli wymienić u różnych NPC-ów na spawnie. Jeszcze inne odłamki będziecie też mogli wydropić, między innymi na przykład z tej skrzyni, która za niedługo tutaj powstanie. Tylko nie chcę wszystkiego naraz wprowadzać, no bo to sensu nie ma. Ze skrzyni krystal będziecie mogli też dropnąć różne inne odłamki. Będzie na to mały procent szans, a klucze nie będą dostępne w item shopie, tylko do zdobycia jakby bezpośrednio z serwera. To będzie coś takiego dodatkowego, że nie musicie tutaj wydawać żadnego siana, żeby po prostu na przykład zdobyć coś tam. W ogóle Pegas dropnął 2 razy głowę Andrzeja z rzędu. Gratuluję, naprawdę, bo jest 0,01% szans na to. Dobra, więc tutaj te smocze odłamki do dropu zostały dodane. No i tak jakby tylko i wyłącznie smocze odłamki możecie zdobyć właśnie kopiąc, tak? Czyli po prostu z tego dropu. Chcę wam pokazać tutaj jeszcze, bo zastąpiliśmy, tutaj była wcześniej jakby arena dla mobów, tak? W sensie tam była mob arena do zrobienia. To będziemy chcieli wprowadzić później. Na razie w ogóle zniknęły itemy z ramek albo nie były wsadzone, nieważne. Minionki, macie tutaj minionki, ja myślę, że nagram osobny jeszcze film, w ogóle chcę nagrać taki osobny film dla osób, które na przykład jeszcze nie grały na serwerze, taki strasznie długi tutorial, co jak do czego, w której minucie, ale chyba to wrzucę na kanał BestMine'a, miałam to zrobić wcześniej, jednakże nie miałam czasu, bo to by zajęło chyba z 40 minut taki film, żeby wszystko wytłumaczyć, ale po prostu na razie macie dostępne tylko te minionki, które macie, bodajże drwal, kopię tylko i wyłącznie zwykłe drewno i nie wiem, czy da się to zmienić, ponieważ tak jak już mówiłam, to nie jest plugin napisany przez nas, tylko to jest plugin z internetu, więc nie jestem pewna, czy jesteśmy w stanie to zmodyfikować, ale uwierzcie, że naprawdę te minionki dużo dają, jak nie chce się komuś na przykład tutaj kopać, wiecie o co chodzi, po prostu drewna na przykład, to ten minionki kopią wokół drewno, strutu, tutu, zresztą widzieliście na pewno w poprzednim odcinku. Kolejną rzeczą, którą dodaliśmy jest ukośnik upgrade i dodaliśmy powiększanie limitu hopperów. Jest to już dla tych większych kozaków takich, że tak powiem, którym limit hopperów, który jest aktualnie, nie wystarcza. No i one są już naprawdę droższe i w momencie, kiedy się zakupi taki limit hopperów, to na czacie wyświetla się informacja i wiecie, to jest takie wow, ktoś powiększył limit hopperów, on kosztuje 15 milionów, później 30, później 60, później 100 i później 150 milionów. Jestem ciekawa, czy ktoś w ogóle dojdzie do tego ostatniego. Jak dojdzie, to nie wiem. To nie wiem w sumie, co jeszcze. Zrobiliśmy jeszcze kilka rzeczy optymalizacyjnych, w sensie takich, że odładowują czanki, które nie są aktywne, a które ktoś załadował wchodząc na serwer i myślę, że powinno być ogólnie płynniej. Więc teraz też generalnie w głównym mierze będziemy się skupiać na tym, żeby po prostu te lagi, żeby ich nie było przy 100 iluś graczach, bo takie liczby wieczorem się pojawiają, więc mam nadzieję, że lagów nie będzie przy tych większej ilości graczach. No i to chyba było na tyle z mojego gadania. Napiszemy tutaj pod ukośnik zmiany, zresztą macie wszystko rozpisane i tutaj będzie też na dole jeszcze, co będzie wkrótce dodane, także możecie śledzić właśnie tą komendę, ponieważ tam wszystko jest napisane. Aha, dodaliśmy jeszcze logbloka, właśnie to jest w sumie ważne, tylko że to jest taki podstawowy też logblok. Mamy prawie gotowy własny logblok, jednakże stwierdziłam, że żeby było chociaż cokolwiek teraz na ten czas, to po prostu dodamy taki logblok i klikacie prawym po prostu, tutaj macie po angielsku, no niestety nie da się nawet tego spolszczyć, no ale informacje już kto jak do czego, co zniszczył, na przykład jeżeli macie kogoś na wyspie, każdy gracz może zobaczyć, na przykład stoi jakaś sobie skrzynka i możecie zobaczyć kto ją postawił, kto ją zniszczył i tak dalej, więc myślę, że ten logblok wam na pewno się przyda. No i teraz przejdziemy do części dalszej tego materiału. Pokazałam wam co jak do czego, jeżeli chodzi o te zmiany, no i jeżeli macie jakieś oczywiście pytania, to piszcie na dole pod tym filmem, a ja teraz przechodzę tutaj do części dalszej odcinka. I dobra, zrobimy taki myk, napiszę na czacie w tym momencie, kto dopiero zaczyna i do tych osób się przeteleportujemy, mnie zawsze na przykład ciekawi co nowi gracze robią. Kto dopiero zaczyna granie? Ja tutaj zobaczę i przeteleportuję się do nich. Dobra, zobaczymy, tutaj mamy pierwszego, Soku się zgłosił, Soku. Dobra, zobaczymy tutaj Soku. Przeteleportujemy się do Soku. Tutaj Michu chyba też, później do Michu się przeteleportujemy. Później jeszcze, dobra, mamy tutaj 4 jakieś losowe osoby, zobaczmy czy on mnie w ogóle widzi. Czekajcie, bo mnie denerwuje to, że ten auto jump jest. Siema, zobaczmy czy ten ziomek ma flya. Możemy mu tutaj flya podarować zaraz. Taki fly myślę, że mu się bardzo przyda. Jak ma fajnie tutaj wysepkę już rozbudowaną. Patrz ziomek, ja ci dam tutaj normalnie flya, żebyś sobie mógł latać. I myślę, że ci się tutaj na dobry początek grania taki fly przyda. Zawsze mi tak dobrze jest, w sensie dobrze mi tak, zawsze mi się aż cieszy po prostu serduszko, że mogę tak pomóc takim nowym graczom, bo ja wiem co to znaczy tak o po prostu sobie wygrać, po prostu no. Raperka dasz jeszcze dla kolegi jak wbije. A dobra, co mi tam, trzymaj. Weź se 2 flye, normalnie, dobra, przygotuję sobie tutaj. Słuchajcie, tepniemy się teraz do kolejnej osoby. Wezmę tutaj na przykład, przeteleportuję się do Michu. On ma w ogóle chyba skopaną całkiem wyspę, zobaczmy co on robi. On sobie aktualnie kopie. Musimy zobaczyć czy on też ma flya, czy on nie ma flya. Michu 3. Nie ma flya, ale może mu dam na przykład, może mu dam tutaj, patrz, ziomek. Będziesz mógł sobie latać, słuchaj. Damy mu jeszcze jakiś dodatkowo klucz, bo tamten dostał 2 flye, no to może mu tutaj dajmy jeszcze jakiegoś klucza normalnie, żeby sobie otworzył klucza. I mam nadzieję, że ci gracze, wiecie, no myślę, że to też zachęca tutaj do dalszego grania, jak dopiero zaczynają. I przeteleportujemy się jeszcze do kogoś, kto jeszcze tutaj zaczyna. Jeszcze tutaj był Jaba i jeszcze jeden VS1. Przeteleportujemy się tutaj do niego. On sobie tutaj kopie, ale on już time set day, czekajcie, time set day. On sobie tutaj już chyba jest na dobrym poziomie. Nie wiem, czy on mnie widzi. Halo, proszę pana, proszę pana, proszę pana. Dobra, nie wiem, czy on mnie widzi. Halo. On chyba zaczął awczyć teraz. Halo. No ej. On już tutaj jest bardziej tutaj, słuchajcie, już jest farma nawet tutaj, proszę bardzo. To jest bez kitu, dobra. To, co on wymyślił, ja nie wiedziałam, że on zbiera brodawki i... Brodawki, z tego co wiem, sprzedaje się za naprawdę duże siano, więc to, co gość wymyślił, to jest sztos. To jest chyba najbardziej opłacalna forma zarobku, jeżeli chodzi o farmera, ponieważ jest chyba najtańszym minionkiem, a później, jeżeli go ulepszycie jeszcze, to działa bodajże na jeszcze więcej kratek, więc to jest mózg po prostu... wymyślił chyba najlepszy sposób zarobku bez kitu, jeżeli chodzi o farmera, bo aż sprawdzę z ciekawości, sorry, że to w ogóle ten odcinek będzie trwał pewnie 100 lat, farmer kosztuje 1 000 000, to powiem wam szczerze, a później tam ulepszenia chyba kosztują mniej, to serio, to wam się zwróci jak nic. Wystarczy jeszcze obok tego postawić minionka karmiącego, tepnijmy się do niego jeszcze VS1, bo minionki karmiące, nie wiem czy wiecie, karmią też właśnie tutaj, słuchajcie, karmią też właśnie między innymi swoich przyjacielów, więc minionka karmiącego łatwo, bardzo się opłaca po prostu postawić, bo nie trzeba karmić po prostu tego, wiecie o co chodzi, farmera. Chodźcie, damy mu tutaj VIP-a, chodź tu S1, VS1, ja ci dam tutaj VIP-a, patrz, halo, halo, on mnie widzi czy on mnie nie widzi? Patrz, trzymaj. Kopsę normalnie, o Jezus Maria, spadłam z wyspy aż tego wszystkiego. Serio, za ten pomysł tutaj, nie wiem czy ktoś wcześniej wpadł na to, bo myślałam, że on tylko i wyłącznie robi tutaj, wiecie, czekajcie, bo jeszcze mamy tutaj 2 graczy, czekajcie, nie, jeszcze jednego gracza mam. Myślałam, że on tylko wyłącznie na przykład marchewkę zbiera, a tu proszę bardzo, taka niespodzianka. Czekajcie, musimy jeszcze tutaj się przeteleportować do Jaba, Jaba, proszę bardzo. Aha, tego gracza nie ma już, Jaba, G-list. Jest taki gracz TPYABA. Aha, dobra, nie wiem o co chodzi. No nieważne. No nieważne, po prostu nieważne. W takim razie jest jeszcze, może do żółwia się przeteleportujemy. Żółw dopiero zaczął, słuchajcie, on będzie się bardzo cieszył, słuchajcie. Myślę, że to jest po prostu fart, że akurat jestem teraz na serwerze i akurat taki żółw na przykład zaczyna, patrz, łapaj sobie flya i sobie normalnie lataj. I rozbuduj wyspę, a jak przestaniesz grać, to ci łeb ukrócę. Nie no, dobra, żart oczywiście. Tym sposobem możemy się tutaj pożegnać z wami już. W ogóle denerwują mnie te paski wokół. Widzicie? Lata, cheater jakieś normalnie. Dobra, słuchajcie, to było chyba na tyle w tym odcinku. Rozgadałam się po prostu masakra. Ukośnik, właśnie, chciałam to napisać, ale tutaj helperzy są szybszy. Więc dziękuję wam wszystkim za uwagę i w ogóle trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. 250 lajków i nowy, jak ktoś obejrzał do końca, to nie wiem, to w ogóle pogratuluję mu, chyba prywatnie po prostu ścisnę mu dłoń. Siema!